Dzień dobry Państwu. Chciałem zaprosić Państwa do podróży do miasta Wschowy i zainteresować lennictwem wschowskim, pierwszą na rynku polskim monografią związaną z działalnością dwóch lennic na terenie miasta Wschowy. Dlaczego ta książka powstała? Książka powstała z powodu trzech miłości. Pierwsza miłość to miłość do numizmatyki i poprzez tą miłość stwierdziłem, że nikt nie pochylił się w sposób właściwy nad historią lennictwa wschowskiego. Druga miłość to miłość do mojej małżonki, która urodziła się we Wschowie. A poprzez pierwszą i drugą miłość to obecna miłość do miasta Wschowy, miasta królewskiego, które dzisiaj jest małym miastem powiatowym na terenie województwa lubuskiego. Natomiast w przeszłości było to jedno z najbardziej zacnych miast na pograniczu Śląska i Wielkopolski, stolica ziemi wschowskiej, najpierw należąca do książąt śląskich, potem wielkopolskich, aż król Kazimierz Wielki w 1345 roku zdobył i na zawsze z małą przerwą zaborów przywrócił do macierzy. Tu widzimy, jak kształtowała się na początku XIV wieku, czyli była wtedy pod władztwem książąt głogowskich. Natomiast dzisiaj leży tak w trójkącie między Poznaniem, Wrocławiem i Zieloną Górą. Miasto Wschowa zawsze była miastem zacnym. Warszawa, kiedy Warszawa należała do miast kategorii pierwszej, to obok Krakowa i Poznania Wschowa należała do miast kategorii drugiej. I w zasadzie w tych wiekach 16-18 liczyła prawie tyle samo mieszkańców, co obecnie i była tak samo duża jak obecnie. Była największym ośrodkiem włókienniczym w Polsce. Była bardzo bogatym miastem. W wieku XVIII w Sasowie traktowali ją jako drugą stolicę Polski, gdzie często zatrzymywali się na trasie Warszawa-Drezno. Zwoływali senaty we Wschowie, przyjmowali ambasadorów, mieszkali. To jest zdjęcie przedwojenne, jeszcze przed wojną Wschowa, z racji tego, że była zamieszkała głównie przez ludność niemieckojęzyczną, nie uczestniczyła w Powstaniu Wielkopolskim i w okresie międzywojennym przynależała do Niemiec, Rzeszy. To jest zdjęcie lotnicze. Niewiele różni się współcześnie, przy czym zachowały się przepiękny ratusz, kamieniczki renesansowe, które wybudowano po pożarze w 1529 roku. Wspaniały klasztor z XV wieku, któremu nie zaszkodziły zmiany związane z reformacją, a także fara i w jej towarzystwie kolegium jezuickie, które w przeszłości było najstarszą lennicą, pierwszą lennicą wschowską i po jej rozebraniu, na jej fundamentach wybudowano i powiększono seminarium, szkołę jezuicką, która miała później różne koleje losu po delegalizacji jezuitów. Obecnie w części jest biblioteka, a w tej, której tutaj prezentuję, gdzie była mennica, jest Muzeum Ziemi Wschowskiej. Warto odwiedzić Wschowę i zobaczyć jej zbiory. Mówiąc o historii lennictwa wschowskiego, nie można wspomnieć osoby, która dla większości Polaków i Niemców została zapomniana. Max Kirmis był pierwszym Wschowianinem, który napisał
szczątkową historię Mennicy Miejskiej. Dużo opisał historii Mennicy Poznańskiej. Pierwszą książką o mennictwie polskim to też wyszła spod jego ręki i w nagrodę przez zaborców został zesłany do najpierw Stuttgartu, okolic Stuttgartu, a później w Neumünster, gdzie jako nauczyciel chemii, numizmatyk, amator, historyk stworzył muzeum w Neumünster, które prowadził jako dyrektor do swojej śmierci w 1926 roku. Niestety pamięć o nim i w Niemczech, i w Polsce w zasadzie zanikła, a warto byłoby przy tej okazji wspomnieć. Swoją historię Mennictwa Wskowskiego ja podzieliłem na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział czysto hipotetyczny, który zawiera się od połowy mniej więcej XIII wieku do 1404 roku, gdzie nie ma w zasadzie żadnych dokumentów dotyczących tego mennictwa i żadna z monet nie została jednoznacznie przypisana do Wschowy. Ja natomiast próbuję w tym pierwszym rozdziale postawiłem taką tezę i próbuję ją udowodnić, że Wschowa od samego początku już w akcie nadania lokacji miała zapis dotyczący pozwolenia, przywilej menniczy, pozwolenia na bicie, kucie monet. Być może, że jedną z pierwszych monet był denar Henryka II Pobożnego i to wynikać może tylko z takiego pobieżnego oglądu najstarszej zachowanej pieczęci wschowskiej, przedstawiającej Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus na kolanach, posadowioną bocznie na tronie i podobnie bocznie na tronie jest posadowiona postać, trudno powiedzieć, różne są przypisy, że to jest Jezus trzymający kulę ziemską. W każdym razie to posadowienie boczne nie jest takie powszechne w mennictwie i może wskazywać, że autorem obu i stempla, i monety był ten sam mincerz. Z tego by wynikało, że gdzieś w połowie XIII wieku mogło dojść do pierwszych emisji menniczy. Próbuję w Wschowie przywrócić kwartnik wschowski, który został przypisany, podobnie jak wiele innych kwartników mennicy w Książu, ale jak słusznie zauważył profesor Paszkiewicz, tarcza bawarska jest tylko naśladownictwem tarczy bawarskiej z tamtych kwartników. Mianowicie ma odwrotnie posadowione te trapezy z drugą stronę, co świadczy, że nie wyszły z tej mennicy. Poza tym wszyscy badacze, którzy dotychczas opisują monetę, koncentrują się głównie na postaci orła i literki V. Natomiast ja zwracam uwagę jeszcze na kwiat róży, która w tamtych czasach była symbolem Matki Boskiej, a Matka Boska była patronką miasta Wschowy. I nie da się wykluczyć, że akurat ten kwartnik wyszedł z mennicy wschowskiej. Drugi okres, który ująłem w swojej książce, to jest okres mennictwa Jagiellońskiego. I mamy tu pierwszy przywilej menniczy Władysława Jagieły, wydany w Łęczycy w 1404 roku. I ten okres zamyka się dopiero zapanowania Zygmunta Augusta i obejmuje lata 1404-1561 i emisje były podczas rządów wszystkich kolejnych królów jagiellońskich. Ten denar jest o tyle ciekawy, że w tym przywileju menniczym Jagiełło wskazuje, że monety z jednej strony mają mieć
mają mieć orła. I co ciekawe, ten orzeł jest w koronie, co dla mennictwa wielkopolskiego jest raczej rzadkie. W mennictwie wielkopolskim orzeł najczęściej występuje bez korony. I tarcza z drugiej strony ma być krzyż jagielloński. Jest to typowej tarczy herbowej francuskiej. Natomiast w tym przywileju nie ma wskazania, że musi być wybita jego imię na monetach, co może wskazywać, że literka W, która została umieszczona, nie jest imieniem Władysław, tylko symbol emitenta, czyli w tym wypadku miasta Sowy. A dodatkowo tu jest istotny element, taki półksiężyc. W tamtych czasach półksiężyc połączony z krzyżem symbolizował Jezusa i Matkę Boską, czyli też patronkę Sowy. Odkurzyłem zapomniany i niepublikowany w żadnej literaturze polskiej skarb ze Święciechowy, odkryty w 1981 roku, wstępnie opisany w maszynopisie i zapomniany w magazynach Muzeum w Kościanie. Skarb ten zawierał 231 monet, z czego 75 denarów, a raczej kalerzy wschowskich, i też 75 kalerzy wschowskich jest najbardziej istotne dla całości właśnie tego drugiego mojego rozdziału poświęconego mennictwu jagiellońskiemu. Mianowicie egzemplarze tam zawarte wskazują jednoznacznie poprzez swoje wizerunki orła oraz poprzez tarcze herbowe, w których umieszczono podwójny krzyż jagielloński, na to, że emitowano w czasie zmieniających się rządów wszystkich królów jagiellońskich po kolei. Jestem też zdania, że w okresie 1416-22 we Pskowie były emitowane królewskie denary i półgrosze. Denary miały napis tutaj wskazujący na mennica wschowska, czy moneta wschowska. I tu jest ligatura dwóch liter, literki E, R i E. I to by wskazywało na królewskie pochodzenie monet. I w tym zestawieniu orzeł jest już bez korony, czyli wielkopolski, typowy orzeł Jagiełły. Natomiast później w halerzach wschowskich następuje zmiana, mianowicie miejsce literek RE powstaje literka F, facit wybiła. Mennica wschowska wybiła i może to jest jeszcze mniej istotne, ale to nastąpiło po okresie, kiedy w 1422 Jagiełło zobowiązał się wobec senatów, że nie będzie wydawał pozwolenia na bicie monet poza Krakowem, więc odstąpiono od królewskich monet na rzecz monety lokalnej, to po pierwsze. W tym samym też roku 1422 Pskowa otrzymała od Jagiełły bardzo istotne prawa jako miasto, jako ziemia pskowska, zrównujące prawa ze wszystkimi miastami królewskimi w Polsce. W tym szlachta pskowska uzyskała prawa równe szlachcie polskiej. 4 lata później delegacja pskowska w Kościanie złożyła hołd królowi i prawdopodobnie to wtedy naniesiono pierścienie między krótsze poprzeczki krzyża i orzeł również otrzymał pierścień, który trzymał w dziobie, i ten orzeł jest charakterystyczny dla mennictwa wschowskiego praktycznie do końca działalności mennicy miejskiej, czyli początku XVII wieku. Od monety również pieczęć wschowska przyjęła element podwójnego krzyża z pierścieniami. Później ten
ten element stał się samodzielnym herbem miasta Schody. Jako niezwykłą ciekawostkę w tym zbiorze są cztery monety, które oprócz charakterystycznego orła w stylu Zygmunta I, trzymającego pierścień w dziobie, mamy tu krzyż podwójny z pierścieniami w tarczy typu niemieckiego, symetrycznej. Mamy taki znak, który miejsce literki W się pojawia. Mianowicie historycy niemieccy Antoni Kirmis informuje, że znakiem w XVI wieku miejskim był ślimak. I nie można wykluczyć, że ten ślimak znalazł się na monecie miejskiej. Niektórzy uważają, że jest to literka G, może być literka C, ale na pozostałych znakach bardziej skłaniam się ku ślimakowi i uważam, że to jest ślimak z monet, które zostały wybite na podstawie ordynacji przywileju mędniczego Zygmunta I, wydanej w 1525 roku, kiedy to pozwolił w Schowie na emisję oprócz monet denarowych, talerzowych, również na wydanie monety o wartości 1/4 skońca, czyli pół groszy. Z tym, że zaznaczył, że cały dochód z emisji tych pieniążków ma pójść na renowację murów obronnych. Trzeci okres to jest okres mennictwa Zygmunta III Wazy od 1588 roku do 1619 roku i w ramach tych emisji działalności mennicy miejskiej i mennicy królewskiej kilka podstawowych informacji. Po pierwsze, działalność mennicza została otwarta w nowo wybudowanej w 1588 roku mennicy przez Teodoryka Busza, mincerza królewskiego w Poznaniu i mincerza miejskiego we Pskowie. W tym okresie emitowano talerze o charakterystycznych znakach dotychczas znanych, z tym, że jest w literaturze jedna wątpliwość, mianowicie, że przypisywanie tego talerza z datą 6-2 do roku 1562 roku. Otóż analiza orła, którego tutaj nie prezentuję, wykazuje bliźniacze wręcz podobieństwo. Również tarcze herbowe obu talerzy z datą 6-2 i 602, 1602 jest ten pokrawędziasta i występuje tylko na talerzach z tego roku. Również napis ortokowy jest identyczny, w związku z tym są to talerze pochodzące, te talerze z datą 6-2 niewątpliwie zostały wyemitowane w 1602 roku. Dodatkowo pragnę zauważyć, że w 1561 roku Rada Miejska Głogowa wydała zakaz mennicy głogowskiej na emisję jakichkolwiek pieniążków w związku z zalewem niemieckich księstw pieniążkiem głogowskim i wschowskim. Nie ma co prawda zapisu, że Pskowa również, ale mając na uwadze, że był to zakaz niejako dotyczący Rzeszy, to zapewne Pskowa też w 1561 zaprzestała działalności menniczej. Ja mam taką monetę z 1662 roku, pokażę ją pan. To jest zupełnie inny stół niż te denary Zygmunta. Tam jest zupełnie inna tarcza herbowa. Będziemy mogli podyskutować. Odnalazłem w archiwach niemieckich nabożeństwo pogrzebowe dotyczące Teodoryka Busza. Stąd na przykład przywróciłem jemu zniekształcone imię, bo
W XIX wieku część badaczy zniekształciła imię z Teodoryka na Teodor i powszechnie funkcjonuje jako Teodor, ale jest to Teodoryk, Dietrich. To po pierwsze, a po drugie mamy tu dokładną datę jego śmierci. Mianowicie zmarł on 25 marca, został pochowany 29 we Frankfurcie nad Odrą. Nie udało mi się, chociaż wiem, w którym miejscu został pochowany, nie udało mi się odnaleźć tarczy nagrobnej, nagrobka, bowiem kościół przyklasztorny został zamieniony w filharmonię i niestety niemieccy badacze nie odpowiedzieli mnie, gdzie ewentualnie mogą znajdować się płyty nagrobne, w tym być może i Teodoryka Busza. Przy okazji okazało się, że żona i czwórka z pięciorga dzieci zmarła w czasie pomoru i stąd jego przeniesienie z Poznania do Sowy, w której widział większe możliwości bezpiecznego życia, gdzie po raz wtóry się ożenił, gdzie się otoczył rodziną przy produkcji monet królewskich i miejskich. Udało mi się też odnaleźć w zasobach Muzeum w Dreźnie medal poświęcony Rydygierowi, Hermanowi Rydygierowi, który dotychczas był prezentowany w rysunku w literaturze. Odnalazłem na cmentarzu we Pskowie w lapidarium muzeum płytę nagrobną Georga Scholza, który jest ostatnim mincerzem miejskim we Pskowie. Mennica została zamknięta w 1619 roku. Dla kolekcjonerów trojaków zwracam uwagę, że oprócz popiersia na grobku występuje jego herb. Jak się przyjrzymy, ten herb występuje na wielu trojakach poznańskich, w cudzysłowie poznańskich, według mnie pskowskich, bowiem ten herb, dwa haki kutnicze przynależały Jansowi, natomiast te gwiazdki pięcioramienne przynależą do Georga Scholza, który wtedy był czeladnikiem. Gdyby się przyjrzeć tym znakom, to tutaj mamy niesamowitą ilość wariantów tych znaków. Ten niewątpliwie przynależy do Scholza, stąd moja koncepcja między innymi, że te trojaki z tymi znakami to nie są poznańskie, a pskowskie. Jeszcze nim powiem o okresie Jana Kazimierza, to chciałbym zwrócić uwagę, że w liście Ernesta Knora z 1598 roku do swojego stryja we Frankfurcie nad Menem, któremu proponuje układ zbudowania potężnej mennicy najprawdopodobniej we Pskowie, informuje, że największą mennicą w Wielkopolsce zatrudniającą największą ilość czeladników jest mennica we Pskowie. Nie w Poznaniu, nie w Bydgoszczy, a właśnie we Pskowie, co potwierdzają zresztą badania aktywności Żydów poznańskich, którzy największej ilości srebra dostarczali do mennicy we Pskowie. W 1650 roku Andrzej Dyf zamieszkuje we Pskowie i rozpoczyna się piękny, aczkolwiek krótki okres mennictwa królewskiego we Pskowie, gdzie emitowano praktycznie rzecz biorąc wszystkie dozwolone w ówczesnym czasie monety królewskie od szelongów poprzez wielokrotności grosza aż do talarów i dukat. Po najeździe szwedzkim w 1956 roku nie można wykluczyć, że Szwedzi, którzy zawłaszczali wszystko, co mogli, widząc mennicę, mogli fałszować monetę dla swoich potrzeb, a po wyzwoleniu w latach 58-63 też emisje we Pskowie odbywały się, przy czym nie ma cech charakterystycznych, że można przypisać te monety w Pskowie. Natomiast jest informacja
właśnie Kirmisa, który informuje, że w 1865 roku przy rozbiórce mennicy Busha odnaleziono duże ilości monet, w tym wiele szelongów z datą 1663, co można zmianować, że w tym roku działała mennica, która zakończyła swoją działalność. Państwo, autor książki nam pięknie referuje. Już kończę. Ostatnie, ja prowadzę taką stronę. Co prawda nie miałem za dużo czasu przez pisanie, ale będzie ona systematycznie poprawiana i uzupełniana. I dziękuję bardzo. Zapraszam do nabycia książki. Przepraszam za przerwę w samej końcówce wykładu, ale czas nas troszkę też pogania. Mieliśmy już opóźnienie drogę na początku i w tej chwili mam następne wykłady. Państwa, książka jest, tak wygląda. Jest do nabycia, tutaj autor ma ją przed salą, także będzie można się od razu zaopatrzyć w książkę zreferowaną bardzo ładnie przez autora.